Dzień dobry, witaj w kolejnym odcinku podcastu Wyjdź do Świata. Z tej strony Asia i dzisiaj będzie odcinek bardzo egzotyczny, bardzo rajski. Zabieram Cię bowiem na Malediwy. Właśnie wróciłam z tego fascynującego kraju i z przyjemnością, zgodnie z obietnicą, podzielę się swoimi spostrzeżeniami, swoimi opowieściami, historiami i przede wszystkim ciekawostkami, ale też informacjami praktycznymi odnośnie tego kierunku, odnośnie tego kraju i powiem Ci przede wszystkim, czy warto na te Malediwy polecieć. Chociaż nie będę trzymała Cię w niepewności, powiem Ci od razu, warto. Warto polecieć na Malediwy. Jeśli tylko będziesz miała okazję, to zrób to. Bo to, co mnie najbardziej zaskoczyło i to, co najbardziej mi się jednocześnie spodobało, to, że wydawało mi się, mówiąc szczerze, że Malediwy to jest taki kierunek, gdzie leży się i popija drinka z palemką w resorcie, a okazało się, że to jest kierunek, to jest kraj, który można eksplorować, podziwiać, podróżować po nim, przemieszczać się, doświadczać i naprawdę mieć przygodę czy przygody życia. I o tym będzie w tym odcinku podcastu. Pytanie, czy warto wybrać się do resortu? W ogóle o co chodzi z tymi resortami? Dobra, to zacznijmy od początku. Generalnie, jeśli chodzi o Malediwy, to jest to kraj wyspiarski. Jest to kraj położony w Azji, nad Oceanem Indyjskim. Jak sobie spojrzycie na mapę Azji i macie Indię, część Indii, która nazywa się Kerala, później jest niżej Sri Lanka i jeszcze kawałek w dole, niżej są Malediwy. Powiem Wam, że nigdy się nad tym w sumie nie zastanawiałam, bo wydawało mi się, że to jest kierunek mega odległy dla mnie i dopiero w podróż poślubną wyjadę na Malediwy. Nic z tych rzeczy. Zresztą mówiłam o tym w odcinku o sztuce odpuszczania. Jeśli masz ochotę, jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś, to bardzo zapraszam Cię do tego odcinka, bo wtedy właśnie mówiłam o tym, jak ja postrzegałam Malediwy i w ogóle skąd się tam wzięłam tak naprawdę. Bo właśnie z tej podróży wróciłam. Więc Malediwy to jest taki kraj, który jest wyspiarski. Te wysepki są naprawdę bardzo malutkie. I teraz są resorty, są wyspy lokalne, są wyspy niezamieszkane. Niektóre z nich są takimi wyspami piknikowymi. Więc już mówię, o co chodzi z resortami. Bo resorty na Malediwach to nie będą te same resorty, co na przykład w Turcji albo, nie wiem, na Mauritiusie. Resorty w Malediwach czy na Malediwach to są specjalne enklawy turystyczne, które powstały po to, żeby turyści mogli na Malediwy przyjeżdżać. Dlaczego to jest takie dziwne? Dlaczego to jest takie specyficzne? Malediwy to jest kraj muzułmański. Taki naprawdę 99% to są muzułmanie. Zresztą islam jest religią państwową i jest obowiązek wyznawania tej religii. I teraz uwaga. W latach 70. zaczęła się rozwijać turystyka na Malediwach, ale z racji tego, że obawiano się, że zachodni turyści jakby wpłyną na tą kulturę i obyczajność lokalną, czyli muzułmańską, to żeby jednocześnie zacząć zarabiać z turystyki, na wyspach niezamieszkanych zaczęto tworzyć resorty. I te resorty to są tak naprawdę enklawy turystyczne, gdzie znajduje się na jednej wyspie, która jest stosunkowo niewielka, bo Malediwy w ogóle są dość niewielkim państwem i te wysepki są naprawdę bardzo niewielkie. Można je spokojnie obejść na pieszo. Więc mamy wyspę, która była wcześniej niezamieszkana. Na takiej wyspie powstaje sobie cały obiekt hotelowy ze swoją infrastrukturą i taki oto obiekt hotelowy, taki resort jest sobie na Oceanie Indyjskim i co ważne, nie mieszkają na nim lokalsi. Bo właśnie o to chodzi, że w latach 70. nie mogli lokalsi mieszać się z turystami, dlatego właśnie powstały te takie sztuczne trochę twory,
bo to teraz jest istotne. Islam zakazuje picia alkoholu, więc żeby turyści mogli sobie przyjeżdżać, korzystać no tak naprawdę z tego raju na ziemi, bo Malediwy tak są rajem na ziemi i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, no to powstały te resorty. W resortach turyści mogą sobie chodzić jak chcą ubrani, mogą sobie jeść, pić co chcą, czyli alkohol i tak dalej. Ja wiem, że ja podkreślam tak ten temat alkoholowy, natomiast generalnie na Malediwach jest zakaz spożywania alkoholu i dlatego to jest takie istotne, bo tylko w tych resortach można pić alkohol, chociaż jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można pić alkohol, ale o tym zdradzę Wam trochę później, to też jest taka ciekawa rzecz. W każdym razie mamy sobie te resorty, tam sobie dojeżdżają lokalsi do pracy. Taki resort to jest jedna wyspa, na tej wyspie jest hotel ze swoją infrastrukturą, ze swoim portem, czyli takim, nie wiem, no, jak to się nazywa ładnie, pomostem, przy którym albo sobie cumują motorówki, albo stateczki, albo te wodoloty. I to są te słynne enklawy turystyczne, to są te resorty, o których możemy sobie śmiało powiedzieć. Na Malediwach to tylko drinki z palemką, oderwanie od rzeczywistości i generalnie relaks na maksa, wycinka ze świata, odlot. No i teraz to jest tylko jedna część Malediw, taka w zasadzie sztuczna, stworzona specjalnie pod zachodniego turystę. Bo, uwaga, teraz mamy wyspy lokalne, czyli wyspy, gdzie po prostu mieszkają mieszkańcy. Dlaczego to jest takie specyficzne? Ano dlatego, że turyści mogli zacząć przyjeżdżać na wyspy lokalne dopiero od 2009 roku. Jeśli słuchasz tego premierowo, to jest styczeń 2023, czyli zobaczcie, 14 lat. 14 lat, odkąd turyści mogą przyjeżdżać na wyspy lokalne. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że od 2009 roku na wyspach lokalnych, czyli po prostu wyspach, gdzie mieszkają Malediwczycy, zaczęły powstawać hotele, pensjonaty, guesthouse'y, cała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, zaczęły powstawać plaże bikini. I dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że przypominam, kraj muzułmański, kraj, w którym nie ma możliwości, żeby chodzić na plażę wyrozbieranym, no właśnie oprócz tych plaż bikini. Czy to jest uciążliwe? W ogóle moim zdaniem. Bo jeśli chcemy poznać ten kraj, no to po prostu musimy to zaakceptować. Natomiast na każdej wyspie, gdzie przyjeżdżają turyści, są te plaże bikini i tam spokojnie można sobie w bikini chodzić. Natomiast jeśli ktoś chce iść na plażę dla lokalsów, no to po prostu trzeba mieć jakieś krótkie spodenki czy jakieś leginsy i tak samo jakąś koszulkę czy jakąś koszulkę do pływania. To naprawdę nie jest uciążliwe, natomiast rzeczywiście są takie zalecenia, są takie tablice informacyjne i tak to po prostu wygląda, bo muzułmanki kąpią się w pełnym, że tak powiem, ubraniu. Miałam nawet takie doświadczenie, bo tak jak Wam powiedziałam, ja stacjonowałam na wyspie lokalnej i najpierw była plaża bikini, potem była ta plaża lokalna i wschód słońca przypadał właśnie na tą plażę lokalną, więc ja sobie tam poszłam rano, byłam tam po 6:00, sobie siedziałam, medytowałam, coś tam sobie myślałam. Wyobraźcie sobie, że najpierw taka 6:30 przyszła jedna muzułmanka i w tym całym swoim, no, normalnym, codziennym stroju weszła do wody i tak pływała chyba ze 40 minut w tą i z powrotem, więc dobry trening z rana. 7 rano zbiegły się kobiety w tych swoich strojach i tych strojach takich codziennych, czyli zasłonięta twarz, zasłonięte włosy, suknia do dołu, zasłonięte wszystko. I zbiegły się, słuchajcie, z tymi takimi makaronikami do akwaerobiku. I jakaś tam była głównodowodząca i z 15 babeczek o tej 7 rano w tym oceanie, w tych strojach na tej plaży lokalnej. Więc tak sobie pomyślałam, że no właśnie nam się wydaje, że one tylko siedzą, rodzą dzieci i gotują i zajmują się tymi dziećmi. A tak naprawdę to są normalne kobiety, które mają swoje aktywności, swoje koleżanki, swoje właśnie takie różne kobiece zajęcia. I też spotykają się właśnie w takich
takich kobiecych gronach, więc no, miałam takie fajne doświadczenie zobaczenia tego i dlaczego ja tak bardzo będę Wam zachwalała, żeby wybrać się na wyspy lokalne, a nie do resortów. Bo w resorcie jedziecie tylko na wakacje, żeby odpocząć, kropka, zrelaksować się, nie wiem, zresetować. Ale jeśli chcesz poznać prawdziwe Malediwy, jeśli chcesz odbyć podróż, jeśli chcesz doświadczyć, to tylko doświadczysz na lokalnej wyspie, bo to jest doświadczanie, bo to jest podróż, bo właśnie to, że spotykasz lokalne kobiety, mieszkanki danej wyspy o 7 rano ćwiczące aquaerobik, to, że spotykasz rybaka, który właśnie złowił rybę i ta ryba ma metr długości, to są doświadczenia, to są przygody, do tego Cię zachęcam i takie Malediwy chcę w tym odcinku podcastu Ci pokazać, do takich chcę Cię zachęcić i takie mam nadzieję, że będę mogła Ci kiedyś zaproponować jako wspólny wyjazd. Ale to w przyszłości, a teraz wróćmy właśnie jeszcze do tego podziału. Więc na tych wyspach lokalnych tak naprawdę ta turystyka, jak została dopuszczona w 2009 roku, to no powiem Wam, że na początku starsi mieszkańcy byli trochę sceptyczni do tego pomysłu nastawieni. Dlaczego sceptyczni? No bo tak naprawdę cały czas bano się, że kultura zachodnia no, wpłynie negatywnie na tą kulturę muzułmańską, na obyczajność, na społeczeństwo i cały czas tak naprawdę się przed tym wstrzymywano. Dopóki nie uświadomiono sobie, że po prostu z turystów są pieniądze, kropka. Dopóki zaczęły się no, pewnego rodzaju przemiany, coraz większy liberalizm i tak 2019 dopuszczono tych turystów na wyspy lokalne, ale są te dwa obostrzenia, czyli zakaz spożywania alkoholu i zakaz korzystania z plaż lokalnych w stroju bikini. Ale tak jak mówię, są plaże bikini, także w ogóle to nie jest problem. Natomiast jeśli chodzi o taki ubiór codzienny, to powiem Wam szczerze, że jak przyjechałam, to od razu pierwszego dnia spotkałam się z przewodnikiem lokalnym i od razu się go zapytałam, bo akurat była taka sytuacja, że on mi zaproponował, że obwiezie mnie po wyspie i zapytałam się go, bo byłam w takiej sukience pierwszej, lepszej, wyciągniętej z walizki. Mówię, czy jest okej. On mówi, zupełnie okej. Ja się go spytałam w zasadzie 3 razy, ale czy na pewno, bo wiedziałam, że on gdzieś tam chce mnie oprowadzić po całej wyspie. On mówi, tak, jest okej, tylko na plaży bikini, nie może być w bikini. Więc tak naprawdę zupełnie okej są wszystkie sukienki, krótkie spodenki i tak dalej. To jest wszystko okej. Tak samo jak odsłonięte włosy. A tak na marginesie, jak alkohol ktoś chce dostać, to tak naprawdę nie jest to żaden problem, bo słuchajcie, no, czego nie wymyśli się, żeby zarobić pieniądze, żeby obejść przepisy i żeby, no właśnie, zarobić. Wokół tej wysepki, gdzie ja mieszkałam na wysepce Mafushi, były zacumowane tak, no nie wiem, może z 20 metrów, może z 50 metrów, nawet ciężko mi to ocenić od brzegu, zacumowane były 2 statki. I wyobraźcie sobie, że to były tak zwane party boat i na tych statkach można było się napić i można było sobie zakupić alkohol i można było pójść na imprezę i do tych statków dowozili właśnie takimi łódkami, takimi małymi łódkami i tam można było naprawdę sobie poimprezować. Jest jeszcze jedna opcja, jak sobie zorganizować alkohol na Malediwach. No generalnie pewnie w różnych szarych strefach, ale też można sobie przywieźć z resortu. Bo oprócz tego, że do resortu jedzie się na takie wakacje, nazwijmy to all inclusive, to do resortu można pojechać na 1 dzień. I to akurat polecam, bo można sobie zobaczyć, jak taki resort funkcjonuje, można po prostu go zwiedzić i to jest naprawdę fajna opcja. Ceny takich jednodniowych wizyt od 9 do 17 wahają się mniej więcej od 100 do 150 dolarów od osoby w zależności za resort, czy to jest 4 czy 5-gwiazdkowy, od położenia i tak dalej, od jakości tego i standardu tego resortu.
I bardzo to w sumie polecam. Czy to jest dużo? Bo miałam takie pytanie na Instagramie, czy warto za tą cenę pojechać z takiego resortu. Czy warto? Ciężko powiedzieć, bo takie są po prostu na Malediwach ceny za przebywanie w resortach. Dla porównania, resort, w którym ja byłam, on kosztował nieco ponad $100 za właśnie taką wizytę jednodniową. I zapytałam się mojego przewodnika, ile normalnie kosztuje doba w takim resorcie. I on mi powiedział, że w zależności od sezonu, od obłożenia, no to waha się za pokój mniej więcej 600, nawet $800 za dobę. Więc czy warto za $100 pojechać do resortu? Takie są po prostu ceny na Malediwach. Jak chcesz pojechać do resortu, to za $50 nie pojedziesz, kropka. Myślę, że warto na jeden dzień, tym bardziej, że poza resortami Malediwy wcale nie są takie drogie i to też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że to jest bardzo drogi kierunek i o ile resorty są bardzo drogie, o tyle wszelkiego rodzaju sporty wodne, aktywności, wycieczki, to powiedziałabym jak wszędzie, łącznie z nurkowaniem. Tyle samo za nurkowanie płaciłam 4 lata temu na Mauritiusie. Takie są po prostu ceny ogólnoświatowe za nurkowanie, czyli plus minus 45 do $50, no w zależności od centrum, za jedno nurkowanie. I takie ceny obowiązują po prostu wszędzie. Wszelkiego rodzaju wycieczki na delfiny, na rekiny, jakieś takie właśnie piknikowe. To są normalne ceny wycieczek tego typu, w tego typu krajach, na tego typu kierunkach po prostu. Więc o tych wycieczkach, o nurkowaniu będę Wam jeszcze opowiadała, bo jednym z moich takich topowych marzeń podróżniczych był wyjazd na Malediwy i było nurkowanie na Malediwach. Odkąd zrobiłam kurs nurkowy na Mauritiusie, to moim ogromnym marzeniem było to, żeby kiedyś zanurkować na Malediwach. I to marzenie się spełniło. I to było przepiękne doświadczenie. Zresztą to, co jest pięknego w Malediwach, to to, że nie musisz nurkować, w sensie z butlą. Nie musisz nurkować, nie musisz potrafić nurkować, bo na Malediwach zwierzęta wodne, żółwie, płaszczki, delfiny, kolorowe rybki, ośmiornice, te wszystkie piękne stworzenia spotkasz, nawet jeśli nie będziesz nurkował, nurkowała. Wystarczy snurkowanie, a nawet czasami nie potrzeba snurkowania, bo jeśli również z jakichś powodów nie snurkujesz, to delfiny też możesz spotkać, po prostu z łódki je zobaczyć, a płaszczki możesz spotkać przy brzegu. I to na przykład dla mnie było niesamowite doświadczenie, jak naprzeciwko mojego hotelu był taki mini port. Ja sobie tam stałam, tak patrzę, ojej, jak tu brudno, bo akurat jakaś taka była zatoczka i tak trochę śmieci się tam zgromadziło. I ja patrzę, pomiędzy tymi śmieciami są płaszczki. Ja tak patrzę, jedna, druga i za chwilę cała chmara. Ja mówię, o kurde, rzeczywiście mieli rację. Na Malediwach płaszczki są wszędzie. Tak samo jak żółwie, tak samo jak delfiny, rekiny, kolorowe ryby. To jest bajka. I to, co właśnie słyszałam o Malediwach, naprawdę Wam potwierdzam. To, co pewnie też słyszeliście, że tam te wszystkie zwierzęta wodne są. One tam są. Naprawdę są i naprawdę nie trzeba nurkować. Ale jeśli nurkujesz albo chcesz spróbować, to bardzo Ci polecam. To jest przepiękne doświadczenie. Ja zakochałam się w nurkowaniu i dla mnie to jest podwodna medytacja. Jeszcze zanim w ogóle zostałam nauczycielką medytacji i tak naprawdę zagłębiłam się bardziej w ten temat, to już wtedy, te dobre kilka lat temu, jak zaczęłam nurkować, to ta medytacja, przepraszam, to nurkowanie stało się dla mnie taką podwodną medytacją. Coś niesamowitego. Tak naprawdę tak potrzebuję, przynajmniej ja, skupić się na oddechu właśnie pod wodą, że oprócz skupiania się na oddechu zostaje już tylko podziwianie tego świata podwodnego. W momencie, kiedy już dochodzimy do takiego poziomu, że mamy łatwość utrzymania się pod wodą na jednej pływalności, na jednym poziomie, to wtedy no to jest tak piękne doświadczenie. Jeśli nigdy nie próbowaliście, to bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Bardzo Wam polecam, bo
to jest, no to jest coś naprawdę, naprawdę pięknego, naprawdę niesamowitego. Udało mi się zanurkować tylko raz, ale jestem i tak hiper szczęśliwa. Dwa, no będę miała do czego wracać, a trzy, tak jak Wam powiedziałam, na Malediwach nie trzeba nurkować z butlą, bo te wszystkie zwierzaki, piękne stworzenia, dostojne stworzenia morskie możemy spotkać też po prostu będąc tam. I tak samo jest z wrakami. To jest niesamowite, bo ja na przykład bardzo lubię nurkować do wraków. I na Malediwach jest wrak, który jest tak zatopiony, że wystaje. Jak się płynie do niego, on jest na środku oceanu, pomiędzy niczego, to właśnie widać go takiego wystającego i można sobie właśnie do niego zanurkować. Tak, no snurkować tak naprawdę, nie trzeba mieć butli i właśnie przy tym wraku też spotkaliśmy żółwia i było dużo stworzonek, bo to też jest fajne we wrakach, że jak one są dłużej już zanurzone, zatopione, to one wtedy obrastają no jakby tym całym mikroświatem podwodnym i zwierzaki się tam osadzają i ryby tam wkoło są, naprawdę, naprawdę warto. No i powiedziałam Wam, że mamy wyspy piknikowe i wyspy niezamieszkane. Czyli inaczej, mamy wyspy niezamieszkane i niektóre te wyspy niezamieszkane są wyspami piknikowymi. Wyspy piknikowe to są wyspy, które po prostu zostały zagospodarowane pod turystów na takie wycieczki jednodniowe. Na przykład my byliśmy na takiej wyspie, która nazywana jest Jack Sparrow Island, czyli wyspa Jacka Sparrowa, bo no, jest jedną z piękniejszych wysp na Malediwach i tam wiele ujęć hollywoodzkich było kręconych. Nie do końca jestem pewna, czy Piraci z Karaibów, ale na pewno wiele produkcji hollywoodzkich właśnie na tej wysepce było kręconych, czy w okolicy tej wysepki, bo powiem Wam, że naprawdę woda wokół tej wysepki to jest odjazd totalny, ten kolor, ten piasek, to wszystko. I właśnie ta wyspa nazwana jest Jacka Sparrowa, jest niezamieszkana, tam jest dwie osoby, które tą wyspą się opiekują tak naprawdę. Można tam sobie przyjechać, żeby trochę posiedzieć tak na uboczu, z drugiej strony zrobić sobie właśnie taki piknikowy lunch w postaci grilla. My mieliśmy właśnie z lokalnego grilla rybę. Dlaczego mówię lokalnego? Bo lokalny grill to jest grill, do którego używa się łupin z kokosa. Generalnie na Malediwach kokosa wykorzystuje się w całości, w zasadzie, w sensie wszystkie części z kokosa się zagospodarowuje, czyli łupiny się pali, mleko kokosowe czy wiórki używa się do potraw, wodę z kokosa się pije i tak to właśnie wygląda. Więc był taki lokalny grill, była ryba, my to wszystko ze sobą przywieźliśmy i to było piękne, pyszne doświadczenie. A z tej wyspy mieliśmy też, czy miałyśmy też sesję z drona. Na tej wyspie miałyśmy sesję z drona. To był obłęd. To był obłęd, jak wyszły te ujęcia z drona. Jaka ta wyspa jest przepiękna. Wbijajcie do mnie na Instagram, Wyjdź do Świata i tam właśnie jest to ujęcie takie właśnie z tej wyspy Jacka Sparrowa z drona. No to jest kosmos. To jest obłęd. No chyba nigdy nikt mi nie nakręcił tak dobrego filmiku, jak to ujęcie z drona. No Malediwy na drona są naprawdę super i naprawdę dostałam przepiękny filmik u mnie na Instagramie, go sobie zobaczycie, jeśli go jeszcze nie widzieliście. W każdym razie właśnie takie wyspy piknikowe są, tam się jeździ zazwyczaj na wycieczki. No domyślam się, że jak się wykupuje wycieczkę, to po prostu osoba, która tą wycieczkę, czy firma, która tą wycieczkę organizuje, uiszcza jakąś opłatę za wstęp na taką wysepkę, bo tak jak powiedziałam, te wysepki, o ile są takie piknikowe i niezamieszkane, to powiedziałabym, że w większości są to wysepki prywatne. Więc no, generalnie ktoś tym sobie zarządza, jest to czyjaś własność i akurat jako taka ciekawostka Wam powiem, że ta wysepka, gdzie my byliśmy, to jest wysepka, która była własnością członka parlamentu malediwskiego, więc akurat tutaj taka ciekawostka, więc zakładam, że
agencja, która taką wycieczkę organizuje, po prostu uiszcza opłatę, tak po prostu nie można sobie tam podjechać, natomiast warto. I myślę, że warto korzystać z lokalnych agencji na miejscu, po pierwsze, żeby tą turystykę wspierać, a po drugie, że oni naprawdę wiedzą, co robią, naprawdę wiedzą, gdzie są te topowe miejsca, te topowe perełki. I powiem Wam, że o ile jestem związana z branżą turystyczną, to moim zdaniem wszystkie wycieczki, w których brałam udział, to nie była komercja. I w ogóle to, co mi się na maksa podobało na Malediwach, że tam nie ma naganiania. Tam idziesz sobie przez swoje miasteczko czy przez wyspę i nikt cię nie zagaduje, nie nagabuje, nie mówi ci wejdź do mojego sklepu, nie ciągnie cię za rękaw, nie stoi pod swoją agencją i nie mówi chodź kup. Dopiero jak podejdziesz, dopiero jak zapytasz, to wszystkich informacji ci udzielą, zaproponują to czy tamto, ale nie ma nagabywania. To jest niesamowite, a ja stacjonowałam na dość turystycznej wyspie. To właśnie też chciałam powiedzieć, że w ramach tych wysp lokalnych można się w ogóle przemieszczać. Można się przemieszczać lokalnymi promami albo speedboatami. Speedboaty, no to w języku, nie wiem, polskim naszym można by powiedzieć szybkie łódki albo motorówki po prostu i spokojnie można się tymi łódkami przemieszczać. Albo są takie zorganizowane transfery, które mniej więcej w jedną stronę kosztują $10 na wyspę, która jest w pobliżu, albo można sobie wynająć całą łódkę w jedną stronę, to jest koszt około $80 i wtedy może wejść więcej osób na przykład na taką łódkę. W każdym razie jest taka możliwość i no to jest taka bardziej pod turystów możliwość, albo jak chcemy w konkretne miejsce się dostać, bo o ile są na Malediwach lokalne promy, o tyle są bardzo rzadko i nie wszędzie. Na przykład z Mafushi, gdzie ja byłam, był prom do Male, czyli do stolicy, raz dziennie i na wyspę obok też był raz dziennie. Akurat jak ja mogłam pojechać w piątek, to akurat w piątek jest no, taka niedziela muzułmańska, więc prom nie płynął. W każdym razie no, można było właśnie sobie wynająć łódkę prywatnie, speedboata i to też jest możliwość, więc nawet dzisiaj dostałam pytanie na Instagramie, czy polecam wyjazd na Malediwy na własną rękę, z biurem podróży czy ze mną. No, oczywiście, że polecam ze mną, ale tak zupełnie serio, to jeśli chcecie jechać na Malediwy po to, żeby leżeć w resorcie, mieć wszystko zorganizowane, mieć zapewniony fajny standard, naprawdę super warunki, drinki z palemką, leżaki hotelowe i generalnie niczym się nie przejmować i tylko odpoczywać, to powiedziałabym jedźcie z biurem podróży. Ale jeśli chcecie doświadczyć prawdziwych Malediw, jeśli chcecie doświadczyć przygody, poznać Malediwy, zakochać się w Malediwach i przede wszystkim właśnie mieć taką prawdziwą podróż, a nie wakacje, takie wakacje all inclusive, to jedźcie na własną rękę, bo to jest do zrobienia. I jeśli chcecie jechać ze mną, to tak sobie myślę, że będzie to możliwe na jesieni, bo mam taki plan, że na jesieni zaproponuję Wam ten wyjazd. Prawdopodobnie będzie to listopad i myślę, że na wiosnę będzie mogła powstać oferta wyjazdu takiego. Więc jeśli masz ochotę, możesz do mnie napisać, że jesteś zainteresowana i ten wyjazd, który ja będę organizowała, który mam w głowie, który mi się fajnie ułożył, to będzie poznawanie prawdziwych Malediw, to będzie doświadczanie, to będą przygody, to będą wycieczki, to będą delfiny, rekiny, nurkowanie dla chętnych, snurkowanie, no i właśnie takie no, poznawanie tych Malediw, a nie siedzenie w resorcie. Ale ja mówię, nie oceniam, bo sama miałam kiedyś wyobrażenie o Malediwach, że będę sobie leżała i piła drinki z palemką w podróży poślubnej, a nie do końca miałam świadomość, dlatego tak Wam to wszystko opisuję,
że Malediwy to nie są tylko te resorty. I dlatego ja, jak jechałam na te Malediwy teraz, jak leciałam, to nie chciałam za bardzo czytać blogów i różnych tego typu publikacji, bo chciałam sobie wyrobić własne zdanie. Przeczytałam tylko przewodnik w samolocie, żeby tak mniej więcej właśnie wiedzieć. Poczytałam o tej wyspie, na którą lecę. Natomiast powiem Wam, że chciałam tak na maksa wyrobić sobie swoje zdanie i z każdym dniem byłam coraz bardziej szokowana, zachwycona i no po prostu to jest raj. Malediwy to jest raj. I o ile... Jak Wam mówiłam o Mauritiusie, to miałam takie przeświadczenie, że na Mauritiusie tego raju trzeba poszukać. O tyle na Malediwach, a raj jest na wyciągnięcie ręki. To jest niesamowite, to jest piękne, to jest obłęd. Kolor wody, kolor piasku, ja czegoś takiego nie widziałam. A pracowałam na Mauritiusie, podróżowałam po Azji, byłam w Tajlandii, podróżowałam po Filipinach. Wydawało mi się, że najpiękniejsze plaże są na Filipinach. To, jaki kolor wody i piasku jest na Malediwach, kolor nieba, kolor podwodnego świata, to jest bajka, to jest raj. Na Malediwach raj jest na wyciągnięcie ręki. Czy polecam? Zdecydowanie tak. I tymczasem podtrzymam Was trochę w niepewności, bo to jest pierwsza część podcastu o Malediwach. Na kolejną, drugą część zapraszam za tydzień. Będzie więcej o przygodach, o doświadczeniach, o wycieczkach, o spotkaniach z delfinami, z rekinami. Jeśli Ci się podobało, to będę wdzięczna za piąteczkę na Spotify'u, za komentarz na Apple Podcast, za łapkę w górę na YouTubie, jeśli tam tego słuchasz. Jeśli masz ochotę, napisz do mnie, z przyjemnością odpowiem. Życzę Ci wspaniałego dnia, życzę Ci dobrego tygodnia, wyjdź do świata i spotkaj siebie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!